Cześć, witam serdecznie w kolejnym vlogmasie. Idziemy do Pepco, ponieważ zamierzam kupić, raczej inaczej, poprzeglądać kilka rzeczy jakichś takich z zakresu zastawy stołowej i tak dalej. Myślimy z Adrianem nad zakupem jakiejś ładnej, eleganckiej zastawy stołowej, żeby mieć cokolwiek na przykład na nadchodzące święta i myślimy, że zdecydujemy się na coś porządniejszego, może jakąś porcelankę, ale nie byłabym sobą, gdybym nie popatrzyła do Pepco, co jeszcze ciekawego, jakąś dekorację stołu, może coś znajdę. Nie idę nic kupić, idę tylko popatrzeć, obiecuję. Natomiast mówiłam Wam, że telefon kupiłam nowy, wczoraj zamawialiśmy i dzisiaj już Adrian odebrał z paczkomatu, więc jak wrócę, to będziemy robić unboxing. Kurczę, przydałyby mi się jakieś cotton ballsy, natomiast nie widzę zwykłych, klasycznych, białych, takich jak te rozmiary. Są białe z tych wielowymiarowych, ale przyznam, że nie wiem, czy akurat mi by się to dobrze komponowało. Podobają mi się te czerwone, no ale one mi się zleją z poduszeczkami. Natomiast są jeszcze takie różowe, ładne, no ale nie na ten świąteczny czas. Białe byłyby najbardziej uniwersalne. Więc chyba będę musiała jeszcze zajrzeć do na przykład Actiona albo do Teddy, może tam coś akurat znajdę. Okej, jesteśmy już w domku. Ogólnie nie kupiłam nic i jednak chyba nie będziemy kupować tej porcelany, bo teściowa zaprosiła nas na Wigilię, więc nie mam potrzeby kupowania. Mam tutaj paczki, przyszło mi dzisiaj dużo paczek, więc myślę, że w dzisiejszym vlogmasie przede wszystkim postawimy na unboxingi, zwłaszcza, że jest tutaj też ten telefon, ale pierwsze co, to przyszło mi coś z Kloszy, więc sprawdźmy. Jest ze mną tutaj loża szyderców w postaci Adriana i Mimi, a założę się, że jak teraz będę otwierać pudełka, to Tosia bardzo szybko też przybiegnie. O, jakie śliczne! O tak, i tak mówiłam, Tosia już idzie. Merry Christmas, rozbłyśnij spojrzeniem z Lumi. Z myślą o Twoim promiennym spojrzeniu Pure by Clochee stworzyła fantastyczny krem pod oczy z miką granatem. Kompleksem Beauty Eye, które zapewniają rozświetlenie, nawilżenie, wygładzenie młodości skóry. No ciekawe, ojejciu! Zobaczcie, jaki piękny prezencik, a szkoda go po prostu rozpakowywać. Czy coś tu jeszcze jest? Nie, to już są same chrupaczki, dobra. A szkoda otwierać. Lożo szyderców, ja tu robię unboxing, przepraszam. Zakłócacie mi pracę. Hello! Padła mi chrupka do kawy. Ale wiecie co wam powiem? Biodegradowalna, rozpuszcza się. Super, po prostu całe życie z wariatami. Dobrze, przejdźmy do poważnych rzeczy. Uwaga, teraz ważna kwestia. Unboxing, proszę. Proszę wziąć kota ze stołu. Proszę wyłączyć czajnik. Dobra, poczekaj. Jezu, kawę ci robię. Ale ja to wypiję. Przecież to jest ten, chrupka taka kukurydziana. Pisiu, kot nie może leżeć. Wczoraj we vlogmasie cały czas mówiłam, że kot nie może być na stole. Co ty robisz? Jeszcze ją głaszczesz? Ona potrzebuje. Co ty robisz? Miłość, miłość. Miłość, miłość na stole. A potem, Aga, bo nachlapałaś na ten obrus. To nie ja, to czyjeś brudne łapki z dworu. Tosia, kot nie może leżeć na stole, wiesz o tym doskonale. Proszę zejść, już. Schodzimy, ty wiesz, że tutaj kotkowi nie wolno, no już. Tosiu, jesteś rozpuszczona jak dziadowski bicz, wiesz? No i patrz, co zrobiłeś. Będę robić unboxing. Tu będę siedzieć. Graża, nagrywaj. Dobrze, wracając do tematu unboxingu tego cudownego, pięknego, świątecznego pudełeczka. Aż szkoda otwierać. Kurczę, aż bym zrobiła jakieś zdjęcie, no ale ciekawi mnie bardziej ten kosmetyk. Nie mam pojęcia, co to jest, bo Kloszy ma mój adres, więc miło, że zrobili mi taką niespodziankę. I jestem ciekawa właśnie, jaki będzie skład. Jej! Jakie piękne! Nie szeleść, proszę, dobra? Zobaczcie, jaki pierniczek. Dobra, i mamy tutaj ten kremik pod oczy i dajcie mi chwilkę czasu, sprawdzimy sobie skład. No dobry. Kosiu, ty wiesz, że kotek nie może wchodzić na stół, tak? Już rozmawialiśmy na ten temat. A ojciec ci pozwala na takie rzeczy. Więc tak, sprawdziłam składzik, tak wprawdzie trochę na szybko, ale wydaje mi się, że nic tutaj nie przeoczyłam. Jest w porządeczku, bardzo jestem ciekawa konsystencji. Ogólnie tutaj w składzie mamy dodatek Miki, więc jest taka szansa, że on będzie działał rozświetlająco nie tylko po jakimś tam czasie stosowania, ale też właśnie tuż po zastosowaniu, już po pierwszym użyciu, więc tak się prezentuje. Jest to 15 ml. Ej, patrzcie, on ma taką konsystencję. No zobaczymy, jak to się rozetrze, ale tak w pierwszej chwili to tak trochę jakby to był jakiś podkład, coś takiego. Ojo, ej, ale to ma naprawdę całkiem dużo takich drobineczek, ale baza jest rzeczywiście bezbarwna, więc nie jest to tak faktycznie podkład, ale wyglądać, o Jezu, jak to cudnie pachnie. Ten zapach mi się z czymś kojarzy, nie wiem, czy z jakąś orężadą? Nie, coś bardziej świeżego. Bardzo przyjemny zapach, niesamowicie. Nie umiem Wam dokładnie powiedzieć, czymś takim troszkę roślinnym, troszkę trawiastym, ale jednocześnie też czymś słodkim. Bardzo przyjemny zapach, jestem pod wrażeniem. Konsystencja również ciekawa, bo widzę, że on się nie wchłania tak od razu momentalnie, ale jednak fajnie, przyjemnie się rozprowadza i nie zostawia żadnej tłustej warstwy. Wydaje mi się, że jest szansa, żeby mocno nawilżał. No i tak wydaje mi się, że ta dłoń, na którym był ten krem, jest ten krem, że odbija światło. Misiu, ale ja nagrywam. Ale ja skąd rozmawiam? Ale cicho. No widzicie, i po prostu O! Gdyby ktoś się zastanawiał, czy YouTube to praca, to tak w sumie nikt tej pracy nie traktuje poważnie, a urobić się trzeba tak samo jak na etacie. Więc tak to wygląda. Dobra, myślę, że przejdziemy do drugiej przesyłeczki. I z tego, co kojarzę, to jest prezent od jednej z obserwatorek. I ja jestem w ogóle w tak ciężkim szoku, że w ogóle ktokolwiek się ze mną skontaktował i że chciał mi coś wysłać. Przyznam, że na początku byłam onieśmielona i niechętna do czegoś takiego, bo ale że jak, ale że co, że mi, że ktoś się będzie kosztował i w ogóle, no naprawdę byłam bardzo onieśmielona. Ale no jednak umówiłyśmy się na paczkomat, bo nie chciałam podawać swoich danych adresowych, wiecie jak jest. Umówiłyśmy się na paczkomat, no i dotarło, więc sprawdźmy. Chyba otwarłam od spodu, brawo Agnieszko. Jest to coś. Co to jest? To nie jest reklama firmy Mixit. Chciałam tylko mieć czyste sumienie, słodycze z lepszym składem, szczególnie gdy darzył się wyjść z smacznego. Ten słony karmel jest twardszy, więc lepiej, żeby go nie jeść prosto z mrozu. Okej, czyli tutaj mamy jakieś przysmaczki, słodyczki. Mixit, protein Mixit i też Mixitka, banan, kokos. Misiek, otworzysz? Będziemy próbować. Spróbujemy, jak to smakuje. Jakbyś tam mógł się tym zająć. Ja tak zobaczę. Tak, tu jest już wszystko wyciągnięte. I otworzyć 5 stycznia. A mogę od razu? Jak już robimy? Czemu nie? Czemu? Dlaczego mam nie pokazywać? Co masz 5 stycznia? No urodziny, no ale... Poczekaj. Nie wytrzymam. Poczekaj. Nie szczymię. Puść. Mogę? Nie. ja bym chciała. Nie. Dobra, jeszcze mam tutaj oprócz liściku jakąś jedną kopertę. Nie no, otworzę. Nie. Dlaczego? Zostaw. No, ale ja bym chciała dziewczynom pokazać. Zostało ci na tym 7 dni. W jakimś weekendowym vlogu wam... Ale ja nie wytrzymam. Gdzie ja tam bym wytrzymała do takiego czasu? Agui z okazji zbliżających się świąt życzę Ci dużo uśmiechu, radości, wytrwałości oraz dążenia do swoich marzeń. Życzy Aga. Kartka ręcznie wykonana z myślą o Tobie. Dziękuję! Jezu, jakie to jest śliczne! Boże, piękne! Tutaj jest oznaczenie Creative World by Gusia. Ja Wam podlinkuję to w opisie pod tym vlogmasem. Być może któreś z Was będą zainteresowane takimi rzeczami. Wiem, że handmade'owe kartki sprawdzają się no nie tylko na święta, ale przede wszystkim jakieś zaproszenia weselne i tak dalej, więc myślę, że warto zwrócić na coś takiego uwagę i tym bardziej, wiecie co, ja to otworzę. No kurczę, zobaczmy, jak zrobimy jakąś reklamę czy coś. To... O Boże, misiu! Jezu, to jest szok! I ma różową tą babeczkę. Boże, Jezu, jakie to śliczne. Boże, jaki on ma ogonek puszysty. Boże, jakie to piękne. Jaki róż. A Agnieszko, z okazji urodzin życzę Ci dużo zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń, żebyś mogła już wrócić do podróżowania oraz dużo szczęścia i miłości. Życzę Aga. Bardzo uprzejmie dziękuję. Jezu, ja sobie to gdzieś zostawię na jakiejś półeczce. Patrz, jaki szopiczek słodziutki. Bardzo, bardzo uprzejmie dziękuję. Nie spodziewałam się takich cudności. No dobra, ale teraz spróbujmy jeszcze te batoniki. Ty sobie spróbowałeś? A patrzyłeś na skład? To gdzie ten papierek jest, żebyśmy zobaczyli? Zarzuciłeś. Dobra, a smakuje Ci? Smakuje, kiwa głową, tak. Ale możesz mówić, wiesz? Dziewczyny się cieszą, jak się coś odzywasz. Skład jest dobry, tak? Akceptujesz. To jest jakby z daktylem. Fajne. Rzeczywiście słodziusie. Lekko takie w konsystencji... Nie chciałabym powiedzieć żelowate, ale takie... Daktylowate. Takie daktylowate. Jeżeli jadłeś jakieś daktyle, to będziecie to kojarzyć. Sorry, że mówię do Was z pełnymi ustami. Nie jest takie do przesady przesłodzone. Smaczne. Ja lubię takie daktylowe przysmaczki. Dobra, przełknę i do Was wracam. No i moje drogie, przejdźmy do ostatniego pakowania. Niemiczek już zaskoczył. Ona jest grzecznym kotkiem. Ona nie chodzi po meblach. Nie to, to drugie stworzonko. Słuchajcie, co mi tutaj przyszło? To będzie telefonik nowy. Mam stresa. Ja się zawsze trochę tak stresuję przy takiej zabawie z nowymi elektronicznymi rzeczami. Nie wiem, nie wierzę w siebie, że sobie nie poradzę, że coś nie ogarnę, ale jak załapię bakcyla, to potem nie mogę się z nimi rozstać. Zdecydowałam się na Samsunga S20 Ultra 5G. Poza tym, aha, tu jeszcze opakowanie, bo ja muszę mieć zawsze opakowanie i muszę mieć szybkę, bo niestety ja jestem taką gapą, że mi bardzo często spadają telefony, więc nawet ten, co miałam do tej pory, Pixel, ja go miałam ze 2 lata i on mi nieraz spadł, ale też właśnie w gumolicie jest, więc elegancko. Od samego początku też szybkę, co miałam kupioną, ogólnie nic się z tą szybką nie wydarzyło, pomimo tego, że mi kilka razy spadł, więc zwracam na to uwagę. Patrzę, czy jest... Czy wszystko jest, czy jest zamknięte? Gdzie jest ta naklejka? Bo dziewczyny, w zeszłym roku dostałam od Adriana właśnie ten zegarek z Samsunga i przyszedł właśnie w jakimś takim, też w takim opakowaniu, ale ta naklejeczka była rozcięta. No i tak w sumie no nie zwróciłam na to uwagi, ale teraz widzę, że coś chyba było nie tak z tym zegarkiem, jakby on był poreklamacyjny, bo cały czas on mi się psuje. Dlatego zwracamy uwagę. Jeżeli słyszycie szuranie, memiczek wchodzi do pudełka. Boże, jaki szczęśliwy kot. Dobra, my tutaj otwierajmy. jest całkiem duży w porównaniu do mojego starego troszeczkę większy jest, więc no okej. Nieważne, Adrian się zastanawiał, czy mi będzie wygodnie z takim dużym telefonem, bo ja jednak mam małe łapki, ale chodzi o to, żeby miał dobre podzespoły. Okej, no to w takim razie, misiu, ty pewnie się tutaj zajmiesz tymi zabaweczkami, zrobisz mi tak, żebym ja mogła go używać. A ja otwieram dziewczynom kalendarz Nati Nati i przechodzimy do tego, co tam w nim jest. Tutaj jeszcze masz tego Samsunga i tu jeszcze. Kalendarz time! No i szukamy chyba dzisiaj 20, jeżeli się dobrze pamiętam. Tak, dzisiaj 20, więc mamy ją tutaj i otwieramy. Dobra, otwieramy. O! Jak to jest w ogóle pięknie zapakowane, zobaczcie. Tak podwójnie, że tak to nazwę. I to jest olejek do twarzy, ciała i włosów Fitospa, Elixir Beauty Oil z olejem rokitnikowym i witaminką E. Zobaczcie, jaki on ma piękny kolorek, bo olej rokitnikowy sam z siebie ma właśnie taki bardzo intensywny pomarańczowy kolor. To jest eliksir, więc to tak naprawdę są tutaj różne składniki aktywne, ale właśnie ten olej rokitnikowy, on nadaje nam dodatkowo taką właśnie słoneczną barwę tego kosmetyku. I to jest olej, który można stosować zarówno na twarz, na ciało, na włosy, celem uelastycznienia, zmiękczenia, dostarczenia emolientów, mocnego hamowania utraty wody z naskórka czy z włosów. I właśnie to, na czym mi bardzo zależało, tworząc ten kalendarz Nati Nati, żeby trochę nie przesadzić z olejami, bo wiecie, bardzo łatwo, wkręcając się w naturalną pielęgnację, trochę się zagolopować i w pewnym momencie mieć 10 tysięcy różnych olei na różne partie twarzy, ciała, włosów, a będzie na przykład brakowało jakichś innych składników aktywnych, bo pomimo tego, że oleje różnią się pomiędzy sobą, na przykład stężeniem, zawartością witamin, kwasów tłuszczowych, które są w nich zawarte, to jednak mimo wszystko one wszystkie podstawowo wykazują takie samo działanie, czyli to hamujące utratę wody z naskórka, zmiękczające. Natomiast warto wzbogacać tą pielęgnację taką właśnie emolientową też w inne związki aktywne, czyli na przykład w humektanty, w związki na przykład, nie wiem, jeżeli komuś zależy na działaniu przeciwstarzeniowym, to peptydy, jakieś inne witaminki, na przykład witaminę C, witaminę B3, jeżeli ktoś chce rozjaśniać przebarwienia, ostatnio modna jest witamina A, jeżeli mówimy o takich właściwościach poprawiających proces keratynizacji naskórka czy przeciwstarzeniowych, lub jeżeli mówimy o takich typowo antyoksydacyjnych, no to witaminka E. No ale powiedzmy, no witamina E jest w każdym oleju, to też warto wspomnieć. Natomiast po prostu warto dostarczać różnych składników aktywnych też tej naszej skórze. Natomiast takie opakowanie, pomimo tego, że to jest jakieś 30-50 ml, może się wydawać niewielkie, ale uwierzcie mi, że na włosy, ciało, twarz to w zupełności wystarczy na odpowiednią ilość czasu, żeby zapoznać się z takim kosmetykiem i zobaczyć, czy ewentualnie pielęgnacja olejami się u nas spisuje. Można to zwłaszcza w tym okresie takim jesienno-zimowym również stosować na przykład na dłonie, na stopy, celem ich mocniejszego uelastycznienia. Więc tak, i myślę, że ja Wam jeszcze pokażę jedną rzecz z ubrań, jaka mi przyszła z AliExpress. Chodźmy do sypialni. Babiczku, a kto jest takim bezdomnym kotkiem, co se znalazł swój kartonik? Jest szczęśliwy, bo ma ten kartonik. Męciu, Boże. I wtedy wiesz, że kitku nie jest z tobą dla hajsu, bo kocha kartonik. Do mojej operacji nosa zostało już coraz mniej czasu, bo to już będzie końcem marca i postanowiłam, że trzeba spróbować kupić, znaleźć jakieś właśnie koszulki, ubrania, które będą zamykane całkiem na zamek, no bo wiadomo, jak będę po tej operacji nosa, no to żeby nic sobie nie zakładać przez nos, przez głowę. No i właśnie zaczęłam najpierw szukać gdzieś po prostu ubrań takich właśnie w takim stylu, żeby coś było albo na guziki, albo jakoś zawiązywane z boku, albo na suwak, no po prostu w sklepach, żebym to mogła przymierzyć. Słuchajcie, jest strasznie problem, żeby coś takiego znaleźć, no bo faktycznie nie jest to zbyt popularne i zbyt modne. Jakieś koszulki takie typu t-shirt jak te, to żeby było zamykane na zamek. Raczej wszystkie t-shirty są zakładane przez głowę. Jeżeli już coś jest zapinane, czy wiązane, jest to coś bardziej eleganckiego, a zależało mi na czymś takim, wiecie, dość luźnym, żebym sobie mogła w tym wypoczywać tak po prostu po domu. No i zdecydowałam, że zamówię na AliExpress. No i tak sobie myślę, tak całkiem mi się to podoba, całkiem spoko. Wydaje mi się, że wstydu nie ma, że z AliExpress. Też całkiem fajnie wygląda, o, w taki sposób, tylko teraz nie wiem, jak to wygląda przy tych spodniach z wysokim stanem, ale ogólnie wydaje mi się, że pożytek z tej koszulki będę miała może nie tylko jako na taki okres rekonwalescencji po operacji nosa. Ale jak to Aga, szukając koszulek właśnie w takim stylu, czyli proste, gładkie, rozpinane, nagle doszłam do działu po prostu high glamour, jakiś koszulek, bluzek z falbankami, mogłabym w nich po prostu tańczyć pasadoble, tak pięknie wyglądających. No i słuchajcie, zamówiłam. Nie mam jej w tym momencie przy sobie, ponieważ byłam dzisiaj u krawcowej, bo zamówiłam rozmiar większy. No bo wiecie, jak to jest, z Chin zamawiasz. Przeczytałam w tym feedbacku, żeby zamawiać rozmiar większy. No i okazało się, że zamówiłam M zamiast S i była dla mnie zdecydowanie zbyt długa. No ale, znaczy zbyt długa, za duża w biuście, odstawała mi. Więc pojechałam do pani krawcowej, no bo wiadomo, łatwiej z M-ki zrobić S-kę niż z S-ki M-kę. Więc pani się uśmiechnęła, no i pyta, dlaczego zamówiłam M-kę, przecież ja jestem drobna. I mówię, wie pani, bo z Chin zamawiałam, no i tak Chinki to są bardzo drobne dziewczyny, więc mimo wszystko wolałam wziąć M. I pani krawcowa już wiedziała, o co chodzi i mówi, ja też zamawiam z AliExpress. Okazało się, że pani znowu uwielbia przeglądać biżuterię na AliExpress, ale że jeszcze się nie odważyła nic tam zamówić. No to tak trochę porozmawiałyśmy, pokazała mi, gdzie, żeby sobie sprawdzała te feedbacki, jakie jest realne zdjęcie. No i tak trochę porozmawiałyśmy o tym AliExpressie, więc AliExpress łączy ludzi. Jak tylko odbiorę tą bluzkę od tej pani krawcowej, no to Wam pokażę. Nie wiem tylko, kiedy będę miała okazję tam do niej podjechać. Też przynajmniej tydzień zajmie tej pani ta poprawka, przeszycie tej bluzki, więc nie wiem, czy się załapiemy we vlogmasy, czy może w jakimś weekendowym vlogu, ale Wam pokażę, bo Dane ma taką. Ja tą bluzkę, nie tą, tylko taką właśnie, tą, co kupiłam z tymi farbankami. Dane, jak robiła sobie zdjęcia na Malediwach, tam zobaczyłam, że ona ma tą bluzkę, ale nie napisała, gdzie ona to zamówiła. Ja, wiecie, przeglądałam te sklepy, z którymi ona współpracuje, że może to gdzieś z tego sklepu. No kurczę, żaden tego nie miał. A potem mi się to wyświetliło na AliExpress. Wiecie, nie ma wstydu, że ktoś zamawia z AliExpress. Absolutnie nie. Tylko po prostu nie spodziewałam się, że tak fajnie wyglądająca rzecz, tak markowo, będzie dostępna na AliExpress, nie? Więc jak ja to zobaczyłam na Ali, to wiecie... Shut up and take my money? Ja i mój angielski. Więc tak, więc jak tylko wróci od pani krawcowej, to Wam pokażę, jak ona leży, ale ogólnie jak dobrze, że jest AliExpress. Jeżeli wyłapujecie jakieś perełki na AliExpress, jest jakiś sklep, który możecie polecić, możecie mi dać znać, bo uwielbiam AliExpress, jestem psychowanką AliExpress. Jeżeli ktoś w moim towarzystwie okazuje się, że nie korzystał nigdy z AliExpress, to ja mu mówię, to musisz to zobaczyć. Zazwyczaj potem jest... Aga, przepadłam, co Ty mi pokazałaś? Ja teraz całą wypłatę przekazuję na AliExpress. Ale jaka jest radość, kiedy po tych 2, 3, 4 tygodniach przyjeżdżają te paczki z tych kontenerów po prostu. Jest tyle radości, prawie jak mieć święta. Po prostu w każdym możliwym miesiącu można mieć święta dzięki AliExpressowi. No, trzymajcie się ciepło i widzimy się już jutro. Do zobaczenia, cześć!